Siema, jestem Marek. Muszę wam powiedzieć, że troszeczkę drażni mnie to, kiedy ktoś na moich oczach w szkole żre kanapkę na przykład samym masłem czy samym serem. Więc chciałbym pokazać wam, jak przygotować skromną, a zarazem zdrową i pożywną kanapkę do szkoły. Myślę, że zmieścimy się w kwocie... do 2000 zł, więc każdy będzie mógł sobie na taką pozwolić. Zapraszam do oglądania. Chciałbym poruszyć jeszcze jedną bardzo ważną dla mnie kwestię, ponieważ większość osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje mojego kanału. Moim zdaniem jest to trochę żałosne zachowanie, bo oglądacie wszystkie filmy, a nie dajecie nic od siebie. Więc nie zachowujcie się jak typowe cebulaki i zasubskrybujcie kanał. Dam wam teraz na to chwilę. Zacznijmy od przygotowania bułki, a następnie posmarujmy ją masłem. Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, abyście w żadnym wypadku nie używali margaryny. Jest to strasznie uwłaczające dla ludzi i poniżające. Kolejna pozycja na mojej kanapce zajmie właśnie oto te 6 składników. Będą to m.in. produkty ekologiczne, takie jak hiszpańska szynka z serrano, czy francuskie salami z orzechami. Okazało się, że przygotowałem zbyt dużo składników. Najwyżej kot je później zje, a jak nie, to trafią do śmietnika. Kolejne składniki to nabiał, a m.in. ser wędzony, ser żółty, ser kozi, ser pleśniowy oraz ser podpuszczkowy. Teraz to, co lubię najbardziej, czyli za chwilę na mojej kanapce pojawią się 4 rodzaje kawioru, na które wydałem łącznie 1100 zł, plus dostawa. Teraz dodatki, które należy dobrać według własnego uznania. Ja wybrałem m.in. oliwki, pomidory czy papryczki. Dodajmy trochę zieleni do kanapki. Mam tutaj m.in. 2 sałaty, szczypiorek oraz bazylię. Pamiętajmy również, aby obmyć nasze składniki wodą z góry lodowej, która kosztuje 350 zł za litr, aby nie narazić się na bakterie moczu i kału z wody z kranu. Ostatnim już składnikiem są sosy, które należy dobrać wedle własnego uznania. Tak finalnie prezentuje się kanapka. W sumie to już się najadłem. Dam dla kotka.
No słuchajcie, dla mnie ta kanapka okazała się troszeczkę za duża, więc podzieliłem się z kotkiem. Jednakże była bardzo smaczna i polecam każdemu robić taką kanapkę do szkoły. A jeżeli wy również nie będziecie mieli takiego apetytu, żeby ją zjeść, to zawsze można podzielić się ze zwierzątkiem lub ewentualnie wyrzucić. Zobaczcie również moje poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o łapce w górę oraz o tym, o czym mówiłem na początku, czyli subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia!